17 listopada 2007 roku to ten dzień, a w zasadzie ten wieczór ma przejść do historii polskiego futbolu. Chorzów, Stadion Narodowy, moment wyczekiwania, to już sekundy dzielą nas od momentu, kiedy Bolarsson, główny arbiter, rozpocznie mecz o być Polaków w finałach Mistrzostw Europy. Widzą Państwo te zaciśnięte dłonie, jak Polska długa i szeroka, wszyscy przed telewizorami zjednoczeni w jednym pragnieniu, pragnieniu zwycięstwa biało-czerwonych, które da nam awans, ten historyczny, ten wymarzony. Około 1 stopnia plus, ale komu tutaj dziś jest zimno, znakomicie przygotowane boisko, no i jak mówiłem, biało-czerwono jest na stadionie w Chorzowie. Za moment biało-czerwoni i ich rywale wyjdą na boisko. Ze Stadionu Narodowego witają Państwa Włodzimierz Lubański i Dariusz Szpakowski. Włodek, grałeś takie mecze pod presją, kiedy trzeba, kiedy to zwycięstwo wydaje się bardzo proste, ale trzeba je wywalczyć. To jest specjalna atmosfera, to trzeba przeżyć, żeby opowiedzieć coś na ten temat. Natomiast stworzona dzisiaj atmosfera na boisku jest powodem do tego, żeby nasi chłopcy dołożyli wszelkich starań, aby ten mecz wygrać. Wyobrażam sobie, jak się czują. Na pewno będzie zdenerwowanie w pierwszym okresie gry, ale przy takiej publiczności na pewno pójdą na całego. 18 spotkań, idealny remis, 6 zwycięstw, 6 porażek, 6 remisów, ale ostatni raz dzięki mojemu partnerowi na komentatorskim stanowisku 40 lat temu wygraliśmy u siebie z Belgią 3-1. Dziś nieważne ile, ważne by wygrać, nawet nieważny będzie styl, ważne żeby osiągnąć to, na co próbowały zapracować całe pokolenia, o czym marzyły całe piłkarskie pokolenia, a nie udawało się. Kiedyś było trudniej, mniej liczebne grupy, wielcy rywale stawali na przeszkodzie, na drodze. Nigdy nam się nie udało awansować do finałów Mistrzostw Europy, ale nigdy nie znaczy zawsze. Dziś ma być ten pamiętny wieczór. Trójka arbitrów z Bolarssonem głównym i obie reprezentacje za chwilę wejdą na Stadion Śląski w Chorzowie. Widzą Państwo jeszcze głęboki oddech kapitana Macieja Żurawskiego. Nie eksperymentował ze składem Leo Benhaker. Postawił na tych, których ufa. Może niektórych dziwić, że nie ma dzisiaj Jakuba Błaszczykowskiego w podstawowym składzie. Ale może to będzie ta tajna broń Leo, kiedy będą już Belgowie zmęczeni i wpuści go dobry, bo Kuba wie, że będzie tym, który wejdzie, tylko nie wie w którym momencie. Kapitanowie obu drużyn, Van Buyten i Maciej Żurawski, wchodzą wraz z ekipami na stadion. Za chwilę będą w górze biało-czerwone szaliki. Będzie tutaj szaleństwo w powitaniu. Będzie niesamowita wrzawa, jak zawsze na śląskim stadionie, kiedy grają biało-czerwoni. Przez moment nie będziemy nic mówili, byście Państwo wtopili się, wczuli w tę atmosferę Stadionu Śląskiego. Obie reprezentacje właśnie na nim. Belgom na niczym nie zależy, zagrają na luzie Włodek, mimo że są braki, że są kontuzjowani, to ten zespół jest zespołem perspektywicznym. Na pewno, to nie wolno lekceważyć tego zespołu, co prawda może jest jedna niespodzianka, że w linii pomocy gra Haron zamiast Gerardsa, ale Gerardz jest widocznie jeszcze nie do końca zdrowy, bo miał kłopoty z zębami. Za chwilę hymny obu państw. Thank you.
imieniem polskiej reprezentacji przez 45 tysięcy szczęśliwców, którzy zasiedli na Stadionie Śląskim w Gorzowie. Oto składy obu zespołów. Rozpocznijmy od drużyny gości, czyli drużyny Belgii. W bramce z numerem pierwszym Steinem. Dalej z numerem drugim Gillet. Z numerem piątym Van Voighten. Z numerem siódmym Harun, o którym mówił Włodzimierz Szczepański, że wskoczył w ostatniej chwili do składu. Z ósemką Gor, z numerem dziewiątym młody Miralas, z numerem piętnastym Vertonghen, z numerem siedemnastym Fellaini, z numerem osiemnastym Dembele, z 25 Defour i z 27 Kompany. Oto ustawienie Belgów. Jeszcze gracze rezerwowi. René van der Eyken, który grał tutaj na tym stadionie w 1985 roku, kiedy zremisowaliśmy bezbramkowo 0-0. I ustawienie drużyny polskiej w bramce z numerem pierwszym Artur Borut, z trójką Bronowicki, z szóstką Pąk, z siódemką Smolarek, z ósemką Krzynówek, z dziewiątką Żurawski, z trzynastką Wasilewski, z czternastką Rzewłakow, z piętnastką Łobodziński, z siedemnastką Sobolewski i z numerem osiemnastym Lewandowski. Gracze rezerwowi to Fabiański, Job, Kosowski, Paszczyński, Rasiak, Błaszczykowski i Murawski. Trenerem oczywiście Leo Benhaker. Bolo Arson, który prowadził mecz Polska-Walia, obaj kapitanowie Van Voighten i Maciej Żurawski. Losowanie stron oraz momentu, kto rozpocznie. Bill René Hansen i Anders Nerenstrand. Belgowie zaczną z lewej strony, my z prawej. W ustawieniu w bramce Borut, Wasilewski, Żewłakow, Pąk, Bronowicki w obronie. W drugiej linii Łobodziński, Sobolewski, Lewandowski, Smolarek, przed nimi Krzynówek i przed nimi Żurawski. Artur Borut, widzą Państwo, jak skupiony, zawsze wesoły. Gdzieś czują, Włodek, tę odpowiedzialność ciążącą na nich, te 90 minut, które przed nimi. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak odśpiewany hymn musi mobilizować zawodników. Ta atmosfera stwarza coś specjalnego. To jest moment do tego, że zawodnicy są w stanie się poświęcić, a poświęcenie dzisiaj w tym meczu jest potrzebne. Od 40 lat czekamy na zwycięstwo nad reprezentacją Belgii na własnym boisku. Pytany o to, dlaczego taka, a nie inna jedenastka, Leo Verhager powiedział: wszyscy byli znakomici. Musiałem wybrać tych 11, którym zaufałem. Teoretycznie postawił na tych zawodników, jakich widział na treningu, którzy byli w najlepszej dyspozycji. Ma jeszcze w odwodzie paru zawodników, którzy zawsze mogą uzupełnić zespół, jeżeli coś nie będzie wychodziło. Z ustawienia Belgów można by było zwrócić uwagę na to, że wprowadzenie Haruna w imię w pomocy spowoduje to, że na pewno Miralas będzie grał bardzo wysuniętego do przodu zawodnika, będzie podparty z lewej strony Dembele, obok niego wchodzący z prawej strony Harun, no i Defour po prawej stronie i Gor po lewej stronie. Zobaczymy. Płotek, wspomniałem o tym, że Belgowie są osłabieni. Teoretycznie można powiedzieć, że tak, ale praktycznie ta młodzież coraz bardziej dobija się do tego, żeby być w podstawowej 11. No tu nie można zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. No, kto tutaj może jeszcze do tego zespołu dojść? No mógł dojść jedynie doświadczony Simons i eventem Mundigaj. No okej, postawił na Haruna w tej chwili, Fellaini go w linii pomocy. Ale to są naprawdę dobrzy zawodnicy. Obaj grają w lidze belgijskiej. Jeden w Genku, drugi w Standardzie. Perspektywiczni chłopcy. Fellaini od czarnej roboty defensywny. Rosły pomocnik reprezentacji belgijskiej. Młodzi Dembele i Miralas, którzy poprowadzili z takim powodzeniem w młodzieżowych mistrzostwach Europy drużynę Belgii. I rozpoczęli pierwsze kopnięcie. Żurawski. Żewłakow z Wasilewskim. Łobodziński. Pierwsza strata piłki, ale spokój Żewłakowa. Kompany. Dobre wejście Bronowickiego, Smolarek. Bronowicki z Bąkiem. Belgowie wysoko, daleko od własnej bramki. Bronowicki, ważna będzie gra naszych bocznych obrońców. Pierwsza piłka do Smolarka. Przerwający akcję Smolarka Fellaini. Bronowicki. Smolarek. Dośrodkowanie przed pole karne.
Nie doszedł do tej piłki żaden z naszych reprezentantów. Bronowicki, Bąk, Żewłakow, Wasilewski. Łobodziński z Żurawskim. Cały czas Polska w posiadaniu piłki. Szynowek. Żewłakow. Wasilewski. I odrzutu z autu polska reprezentacja. Uważny początek w wykonaniu biało-czerwonych. Kapitan Żurawski do Krzynówka. Dobre rozciągnięcie do Bronowickiego. Szeroko przy bocznej linii Smolarek. Do niego zagranie. Obok jest Żile. Kąpany Smolarek. Szukał tam Żurawskiego. Krzynówek. Utrzymuje się Jacek Krzynówek długo przy piłce. Dośrodkowanie w obręb pola karnego. Van Buyten zdenerwowany wybija. Przejęcie przez Defura. Pierwsze minuty meczu. Belgowie bardzo cofnięci na swoją połowę boiska. Bardzo dobre przejęcie piłki przez Lewandowskiego. Okazja. Łobodziński nie zdążył tutaj podejść pod piłkę. Lewandowski. Zastanawialiśmy się, zespół, który ma młodych zawodników, jak wytrzymają te pierwsze minuty? Czy Polacy zaczną w sposób szybki, zdecydowany? Ale widać, że nasi bardzo rozsądnie, wyrozumowanie rozpoczęli to spotkanie. Patrząc na to, jak są ustawieni Belgowie, jakich zawodników mają w linii defensywnej, bardzo wysokich, kompanii Van Buyten, musimy próbować grą kombinacyjną, krótkimi, szybkimi podaniami, przede wszystkim dojść do sytuacji bramkowych bokami. Van Buyten atakowany przez Krzynówka, Fortongen. Steinen. Bronowicki obok Defur. Żurawski. Smolarek. Lewandowski. Bronowicki. Michał Żewłakow. Fantastyczna atmosfera, którą muszą czuć biało-czerwoni. Dobre wejście Wasilewskiego. Teraz troszkę niepotrzebna strata. Jest już Miralas. Obok Herun. Wasilewski, Łobodziński. Długa piłka na wolne pole. Ruszył tutaj Krzynówek. Zmusił Żurawski Steinena do błędu, do niedokładnego wybicia. Chyba poszła informacja, że Steinen nie gra za dobrze nogami. To jest bramkarz, który popełnia bardzo dużo błędów przy wyprowadzeniu piłki ze swojego pola karnego. Więc ta reakcja Maćka Żurawskiego była bardzo poprawna. Kompany. Fellaini. Fertongen. Van Buyten, po błędzie którego zdobyliśmy jedyną bramkę w listopadzie, 15 listopada, grając w Brukseli. Znowu atakują belgijskiego bramkarza polscy zawodnicy. Dobra główka Sobolewskiego. Van Buyten. Długa piłka na lewą stronę. Gor. Wasilewski. Fertongen, Lewandowski. Wasilewski, Łobodziński. Gor próbował przedrzeć się lewą stroną. Znają się z gry w Anderlechcie, są to koledzy z zespołu, więc tutaj dla Wasilewskiego nie będzie niespodzianek, jeżeli chodzi o Gregora. Van Buyten. Często Bergowie wykorzystują Steinena. Zależy im chyba na uspokojeniu gry, bo wiadomo, że przy takiej publiczności pierwsze minuty meczu są bardzo ważne, żeby przeprowadzić jedną, drugą ładną akcję.
Dobrze teraz Jacek Bąk. Na wolne pole do Smolarka. Rusza Smolarek. Ładna akcja polskiej drużyny. W środku jest Krzynówek. Paulowany Eusebiusz Smolarek. I będzie rzut wolny dla polskiej reprezentacji, ale nie skończy się chyba tylko na słownej reprymendzie. Jednak tym razem źle tylko upomniany. Niedoświadczony prawy obrońca zespołu Agent. Zdecydowanie tutaj Smolarek świetnym zwodem wyprowadził go i doprowadził do faulu. Jacek Bąk powędrował na pole karne. Żurawski w obręb pola karnego. Van Buyten. Polacy od rzutu z aut. Bardzo dobrze tam Wasilewski wchodził na to. Bronowicki z Krzynówkiem. Harun obok Krzynówka. Jest źle. Ale nieudane dogranie Jacka Krzynówka. 7 minut. Cały czas Polacy, to jeszcze raz powtórka tej sytuacji, gdzie szedł tutaj Wasilewski. To bardzo dobrze, że Wasilewski wchodzi na te rzuty wolne. On jest zawodnikiem, który w meczach ligowych bardzo dużo bramki strzela z takich sytuacji podbramkowych. No długo zwleka z wybiciem Steinen, Kompany, Gile. Kompany włączył się w akcję ofensywną swojej drużyny. Van Buyten. Vertonghen. Długa piłka, dobre przyjęcie Miralasa, ale rozpoczną Polacy od rzutu wolnego. Oto młody człowiek, o którego zabiega sporo klubów. Miralas na Państwa ekranach. Tak, właśnie z tego ustawienia widzimy, że Miralas zdecydowanie z przodu. Dembele i Harun go podpierają. Z prawej strony jeszcze Defour. To jest chłopak, który bardzo często pyta piłki na prostopadłe podanie, a więc będzie szukał prostopadłych podań na tak zwanych plecach Bąka czy Żewłakowa. Na to trzeba zwrócić uwagę. Boruc. Łobodziński. W pojedynku z Vertonghenem. Długa, daleka piłka. Ale nie doszedł do niej żaden z Belgów. Próbował tam z przodu. Defour. Udane przejęcie przez Miralasa. Pozwalamy grać Belgom. Van Buyten. Dembele. Dembele. Rozciągnięcie do Gile. Wraca Edi Smolarek. Próbuje przejąć Krzynówek. Fellaini. Sobolewski. Łobodziński. Zacznie Wasilewski od rzutu z aut. Błąd techniczny. Piłka za daleko odskoczyła od nogi. No, będziemy mieli tutaj pojedynki Vertonghena i Gora z Łobodzińskim i Wasilewskim po tej lewej stronie boiska. Bąk. Ale szybszy był Miralas. Defour. Gile. Fellaini, Kompany. Długa piłka na wolne pole do Gora. Doświadczony 34-letni Gor w pole karne. No i niebezpiecznie, brawo Artur Borut. Pierwsza groźna akcja belgijskiej drużyny. To moment właśnie, na który chciałbym zwrócić uwagę. Belgowie umieją grać w piłkę. Ta akcja jest dowodem tego. Bardzo dobre dośrodkowanie do Miralasa, złożenie piłki do tyłu i to chyba był Dembele, który uderzał. No, ale to widać, że Belgowie umieją grać w piłkę. Przepraszam, to Kompany włączył się do akcji ofensywy. Po raz kolejny Belgowie. Nie ma spalonego, jest podniesiona chorągiewka, a na spalonym Miralas.
No właśnie, ten chłopak gra na limicie spalonego, szuka tej gry na prostopadłe piłki. Tutaj muszą nasi środkowi obrońcy bardzo uważać na to. O, był, to widać. Tak, zdecydowanie. Tutaj widać przy podaniu. Nieduży spalony. Leo Benhaker dochodzi do bocznej linii. Pokazuje, żeby chyba zacząć grać szerzej. Nie, tutaj jest moment, by Benhaker po prostu prosi zawodników, żeby grali krócej między liniami, bo w tej chwili był taki moment, że za duże odległości były pomiędzy zawodnikami. Tak. Znowu straciliśmy lewą stroną, ale faulowany był gol. Benhaker zdaje sobie sprawę, że tylko grą kombinacyjną możemy doprowadzić do sytuacji bramkowych, dlatego zmusza zawodników, żeby grali bliżej siebie. Bo to jakieś długie podania i gra górą na Belgów jest nie najlepszym rozwiązaniem. Steinen, Kompany. Pomylił się tutaj Defour. Ruszył Krzynówek, ale Steinen bardzo dobrym wyjściem, zdecydowanym. Łapi piłkę. Próba indywidualnej akcji Krzynówka. Niestety nieudana. Bronowicki. Na wolne pole do Smolarka. Jest Kompany. No, widać tutaj talent, doświadczenie. Mimo młodego wieku. Za duże ryzyko w tym pojedynku. Wyprowadził piłkę na aut. Będziemy rzucać piłkę z aut. Smolarek z Bronowicki. Obok Gile. Jest Defour. Właśnie on przejmuje. Harun. Na wolne pole już ruszył Miralas. Bardzo udany ślizg Rzewłakowa. No proszę zwrócić uwagę, jaki on jest szybki. Michał Rzewłakow ma chyba bliżej do tej piłki, a mimo wszystko jeszcze on doszedł pierwszy do tej piłki. Dobry ślizg Rzewłakowa. Odrzutu z autu Gile. Gile i Defour. Lewandowski. Van Wojten. Fellaini. Gile. Poszukał tutaj Haruna. Walczył Defour. Smolarek. Do Krzynówka, a ten wybrał Żurawskiego obok Kompany. Troszkę chaotycznie teraz nasi. I znowu Leo Benhaker pokazuje bliżej i częściej, więcej piłką. Więcej razem, bliżej siebie, kombinacyjne, szybkie podania między sobą, bo tutaj trzeba w ten sposób tylko doprowadzić do sytuacji bramkowej. No od czasu do czasu jakaś indywidualna akcja, ale proszę nie wierzyć, Kompany i Van Wojten to dobrzy defensorzy. Obaj grający w Bundeslidze. Na pewno nie brakuje Polakom wsparcia publiczności. Gra, jest tym 12 zawodnikiem. Myślę, że czują to wsparcie. Myślę, że też Włodek po kwadransie już gdzieś odpuszcza zawodników. Powiedziałbym, może nie tyle debiutancka, ale na pewno trema. To gdzieś myślenie o tym, bo już mecz się rozpoczął. Nie, absolutnie. Te pierwsze 15 minut to jest bardzo ważny moment. No w tej chwili to wsparcie kibiców jest bardzo ważne też. To oni, ci chłopcy muszą czuć to, oni czują to wsparcie. A teraz trzeba po prostu kilkoma akcjami pokazać, że będziemy mogli ten mecz wygrać. Sobolewski z Żewłakowem. Wasilewski. Żurawski. Szedł, ściągnął Van Wojtena za sobą. Na razie przez boiska. Bąk. Wasilewski. Nie włączył się jeszcze ani razu. Łobodziński. Dobrze do załku Polacy. Już zaczęliśmy. Rzewłaków. Dobre, prostopadłe podanie do Żurawskiego, ale ten natychmiast atakowany. Łobodziński. Dobra akcja, Łobodziński. I będzie rzut rożny dla polskiej reprezentacji. No właśnie, bokami akcja indywidualna Łobodzińskiego po prawej stronie i pierwsza próba do szybkowania.
tak trzeba. Właśnie tutaj bardzo ładny dribbling, dośrodkowanie. No, troszeczkę za mało zawodników było w strefie zagrożenia, ale to już o czymś pozytywnym możemy mówić. Szynówek. Ryzykownie Żile. I za moment będzie okazja, pan Wojten. Jeszcze raz, tym razem biegnie Maciej Żurawski. Drobny, szczupły Edi Smolarek, widzą państwa, tam jest przytrzymywany. Tak, tak, on bardzo dobrze jest ustawiony tam, bo będzie przeszkadzał na pewno Steinenowi w wyjściu do piłki. Zobaczymy, jak Maciek dośrodkuje. Żurawski, nie było tutaj nikogo. Sobolewski, ale nieudany strzał. Dobra, tam praca Smolarka. W obrębie 5 metrów. Właśnie tutaj Denaker pokazuje, żeby jednak miał wszystko ruchami. Dojść do sytuacji, o, jeszcze skrócić pole gry, bliżej między sobą, nie za daleko od siebie. I gramy piłką. I to jest jedyny sposób na Belgię. Jedyny sposób. Celebruje te momenty wybicia, pozwalając na chwilę oddechu swojej drużynie Steinen. Fellaini. Miralas. Ponownie on. Bronowicki, okazja do kontrataku. Szynówek, ale mało biało-czerwonych na połowie rywala. Musi Jacek poczekać. Żurawski. Prawie wszyscy Belgowie z wyjątkiem Miralasa natychmiast wrócili. Widać dobrą dyscyplinę taktyczną. Tak, już są zorganizowani w linii pomocy. Nie ma miejsca na to, żeby tą piłkę dokładnie rozegrać. No i tutaj jest problem teraz. No problem, i w jaki sposób dojść pod tą bramkę przeciwnika, bo oni grają piątką w zasadzie w tej chwili w linii pomocy Belgowie. Faulował Harun. A widzą państwo, ilu młodych graczy w ekipie belgijskiej. Dobrze, że Sobolewski poszedł na takie indywidualne zagranie w tej chwili, okej, sprowokował rzut wolny. Harun faulował tutaj, nie ma dyskusji. Szynówek, ale około 40 metrów od bramki Steinena. Zastanawiają się teraz chłopcy, jak rozegrać tą piłkę. Może Lewandowski będzie uderzał, zobaczymy. Lewandowski potrafi uderzyć, jak w Portugalii, zablokowali tam, ale jeszcze Smolarek. Trudna sytuacja. Bardzo trudna sytuacja, dobra próba rozegrania rzutu wolnego, gdzie Lewandowski doprowadził do uderzenia, które po rykoszecie doszło do Smolarka, no niestety... Był naspalony. Tak, tak, tutaj widzimy tą sytuację, sędzia poczekał chwilę, ale pozycja spalona była, chociaż można dyskutować, bo piłka odbiła się od nogi Belga. Steinen, Lewandowski, Żurawski z Van Boytenem, ruszył Sobolewski, ładna piłka, gdyby doszła do Smolarka. No ale po raz drugi dobrze włączył się w akcję Sobolewski z prostopadłym podaniem. Bałczy Edi Smolarek, udało się. Szynówek czeka, ale z Żurawskim rozgrywają. Żurawski z daleka, od Van Boytena odbita piłka i rozpoczniemy grę od rzutu z autu. Ale wreszcie troszkę kombinacyjnej gry. Tak, i szybkie przekazanie piłki, wyprowadzenie Maćka Żurawskiego na dobrą pozycję uderzenia. Jeszcze będzie okazja, Polacy. Z daleka Szynówek. Prosto w mur, a w zasadzie stojących tam belgijskich obrońców. Bardzo ładnie tutaj przyjął tę piłkę Miralas. Uwaga, on jest bardzo szybki. Obok Jacek Bąk, ładny zwód Miralas. Asekurowany tam przez wracającego Lewandowskiego. No, bardzo ładnie teraz Mariusz Lewandowski. Bardzo mądra asekuracja Lewandowskiego i przede wszystkim mądre wygranie tego pojedynku i doprowadzenie do tego, że piłka przeszła przez linię bramkową. Jeszcze raz ta sytuacja, próba indywidualnej akcji Miralasa, dribbling do środka i powrót Lewandowskiego, który bardzo mądrze tutaj odbiera piłkę. Niedawno debiutował w reprezentacji Belgii. Gra we francuskim Lille. W sierpniu tego roku pojawił się w belgijskich barwach po raz kolejny Miralas przy piłce.
mówił Włodzimierz Szczepański o tej szybkości, zdecydowaniu, bardzo dobrym wyszkoleniu technicznym 19-latka z Belgii. Defour, powrót Krzynówka, Defour i przerywa akcję Belgów Jacek Krzynówek. Podmęczony już był Miralas, tutaj nie mógł dobrze dośrodkować, ale kolejny dowód tego, że to jest piłkarz, który umie pojedynek bezpośredni 1 na 1 wygrać. W tych zbliżeniach, Włodek, widać, ile kosztuje ich ta gra. A tutaj rozmawiałem przed meczem z zawodnikami i z fizykoterapeutą belgijskim, którzy mówili, że to boisko jest w tej chwili o nowej murawie, ale bardzo trudne do grania, piłka się jakoś dziwnie odbija i rzeczywiście to widać, że taki wysiłek dużo sił kosztuje. Taki po prostu rajd jeden, drugi dużo sił kosztuje. Zdenerwowany, ale wierzący w reprezentację, w to, że wreszcie zagrają tak, jak byśmy chcieli. Strzelą tę upragnioną bramkę biało-czerwoni. Leo Brenhaker usiadł teraz na ławce. Przejęcie przez Fellainiego. Na prawą stronę dobrze Bronowicki. Będzie okazja do kontrataku. Smolarek obok Gille. Wspomagany przez Defoura. Lewandowski szybki. Troszkę powinniśmy zagrać piłką. Dobre rozciągnięcie, ale za krótka ta piłka do Łobodzińskiego. Choć walczą Polacy o odzyskanie. Sobolewski. Gramy dalej. Będzie okazja. Łobodziński rusza prawą stroną. Łobodziński. Będzie okazja, bo przewrócił się tam Belk Łobodziński. Ach, fatalnie dośrodkował teraz. Szkoda. Ale jeszcze utrzymujemy się przy piłce. Krzynówek. Krzynówek w pole karne. Są tutaj, jest Żurawski, ale jest Van Boyten pilnujący Macieja Żurawskiego i oddala wszystko Dembele. Żewłaków. Żurawski. Łobodziński. Nos, odbija to bramkarz belgijski, Krzynówek, jeszcze okazja. Zaczną Belgowie od własnej bramki. Dobra akcja Łobodzińskiego po prawej stronie, kolejne dobre dośrodkowanie i tutaj widzimy, że Steiner niezbyt dobrze się zachował. Wypiąskował piłkę pod nogi Krzynówka, który z prawej nogi nie wykończył akcji. Ależ fantastycznie reaguje publiczność, jest cały czas z biało-czerwonymi, ciągle ich wspiera. Mają to poparcie, wiedzą, że przy takiej publiczności nie można zawieść. Oto jeszcze raz strzał Krzynówki. Ten doping u skrzydla. Proszę mi wierzyć, ja wiem, jak to wszystko się przeżywa, kiedy jest taki doping na stadionie. Od rzutu wolnego Van Boyten. Vertonghen. Kompany. Żewłaków. Żurawski, idzie Bronowicki lewą stroną, poczekał Maciek Żurawski, Lewandowski szybciej, przydałoby się, już tam jest atakowany, będzie rzut wolny, a faulował Harun. No nie ma co dyskutować, Harun, rzeczywiście faul. Zobaczymy, jak ten rzut wolny w tej chwili będzie rozegrany. Odległość jest troszeczkę nieco bliżej. Bliżej, aniżeli była ta pierwsza sytuacja bramkowa. No zobaczymy. Krzynówek, Żewłakow, Lewandowski. Steinen ustawiający mur. A tymczasem informacje z innych boisk, ale może za chwilę nieudany strzał Żewłakow. Izrael prowadzi z Rosją 2-1. Wygrał z Rosją 2-1. No to musi radować Anglików. Anglikom wystarczy remis z Chorwacją do awansu. A byli tak daleko, znowu są blisko. Okazuje się, że wszystkie spekulacje na temat meczu Izrael-Rosja są rozwiane. I tym lepiej dla futbolu. Steinen. 25 minut. Pojedynku, który po tych pierwszych minutach jest wyrównany. Kontuzjowany Sobolewski. Tak, uderzony tutaj został. Sędzia jest bardzo blisko, szybka reakcja. Nie będziemy mieli rzut sędziowski. Nie, Krzynówek oddał piłkę Belgom. Fair play, nawet na tym poziomie. Steiner.
do Włakow. Bronowicki atakowany przez Defura. Odrzut z autu Polacy. Bardzo szybko Belgowie organizują się w linii pomocy. Tak jak powiedziałem, Dembele nie jest obok Mirelasa, tylko schodzi do linii pomocy przy stracie piłki. I to zagęszczenie pola powoduje to, że nie mamy miejsca do tego, żeby tą akcję jakąś przygotować. Nie widać tutaj, że tylu graczy zostało kontuzjowanych. Nie przekłada się to na jakość gry drużyny belgijskiej. Zresztą przed meczem, Włodek, mówiłeś, że to, że są młodzi, będą chcieli się pokazać, będą chcieli zagrać tutaj w piłkę. Gramy dalej. Pokazuje Bolarsson, Wasilewski, Złobodzińskim po prawej stronie. Jest tam Vertonghen, Żurawski. Troszkę odskoczyła mu piłka, szkoda, bo byłaby dogodna sytuacja. Próbujemy przejąć Sobolewski, może się uda. Będzie rzut wolny dla Polski, faulowany Sobolewski. W pierwszej fazie sędzia dał prawo korzyści, a później zagwizdał faul. Faulował Dembele. Ale te faule, można powiedzieć, są w bezpiecznej odległości od bramki. No tak, zobaczymy jak będzie dośrodkowywał w tej chwili Krzynówek. Jest tam Bąk. Mocne dośrodkowanie. W piąstku jest Steinen. Faulowany Steinen. Bardzo ostre wejście Wasilewskiego, który jest znany z tego. Zresztą znają się z boisk belgijskich. Jeszcze raz ta sytuacja, tutaj Wasilewski wchodzi i rzeczywiście sędzia miał prawo podyktować źródło. Jesteśmy z wami, słyszą państwo ten doping 45 tysięcy widzów. Takie mecze czasami wygrywa się jednym momentem i tutaj właśnie ten wsparcie publiczności jest bardzo potrzebne. To może być nawet druga połowa meczu. Cały czas musimy być z tym zespołem. Nie udało się przejąć Sobolewskiemu. Prosto padła piłka do Miralasa. Artur Boruc. Ponownie Sobolewski. Vertonghen. Pelaini, Van Buyten. Lewandowski, Bąk, walczący Fellaini. Defour. Z daleka Harun. Próba dośrodkowania, Harun uderzał, ale bez zagrożenia dla naszej bramki. 30 minut niebawem. Jak na razie nie ma sposobu polski zespół na to, by strzelić bramkę. Nie było jeszcze sytuacji bramkowej, ale z jednej i z drugiej strony to świadczy o tym, że zespoły są bardzo w umiejętnościach zbliżone do siebie. Ciężko się gra, spodziewaliśmy się takiego meczu, ale trzeba konsekwentnie do końca dążyć do strzelenia tej bramki. Rozpoczną Belgowie. Przerwał akcję Jacek Bąk. Teraz będzie niebezpieczna sytuacja. Podejdą w pole karne zarówno Van Buyten, Fellaini, Kompani. Trzeba uważać. Gor będzie dośrodkował. Tam w tej chwili praca dla Boruca. Między linią defensywy a nim samym. Zobaczymy. Gor w pole karne, ale wprost w ręce Artura Boruca. Dobrze, że nieudane dośrodkowanie. Dostrzegł, że jest niepilnowany. Żurawski wymienił się ze Smolarkiem pozycjami. Wasilewski troszkę za daleko podchodzi pod pole karne. Łobodziński teraz się nieco cofnął. No tak, ale już w tej chwili nie ma miejsca na to, żeby rozegrać piłkę. Trzeba szybką kombinację do boku. Ktoś musi podejść. Obejście jakieś. No, przydałoby się tutaj wsparcie teraz dla Wolnicy. Nowicki z Żurawskim, Lewandowski, Krzynówek, może uderzy Krzynówek, nie, do Łobodzińskiego, będzie okazja do dośrodkowania. Łobodziński, kolejne, ale niedokładne, zbyt mocne dośrodkowanie. Nieudane dośrodkowanie. I mobilizujący swoich partnerów Kompany,
doświadczony Gor, René Van Weyken, który może być na razie zadowolony z postawy swojej drużyny. Jak dotychczas występ zespołu belgijskiego może ocenić jako poprawny. No co prawda tylko w akcjach defensywnych, organizacja gry po stracie piłki, szybki powrót do linii środkowej i ustawienie się w zasadzie 4-5 i zostawienie Mirallasa z przodu. Dobre przejęcie teraz przez Polaków, Wasilewski. On pociągnął akcję polskiej drużyny przed pole karne. Krzynówek atakowany tam z tyłu, z przodu, ale nie był faulowany. Nie miał miejsca, źle przyjął na to, żeby oddać strzał. Zaczęło się od złego przyjęcia, bo wydaje mi się, gdyby lepiej przyjął piłkę, mógłby uderzyć. Ale zaczynamy grać szybciej piłką. Bronowicki zdecydował się na przebój, ale nie udało się. Ale brakuje mi w takim podejściu w tej chwili Bronowickiego do dojścia, powiedzmy, Smolarka na taką tak zwaną klepkę, podłączenie się trzeciego zawodnika. Tego mi brakuje troszeczkę w tych akcjach z boku boiska. Ale nie brakuje dopingu. Nie brakuje dopingu i zaangażowania. To absolutnie tutaj pod tym względem możemy być zadowoleni. Bronowicki. Żurawski popatrzył, gdzie partnerzy, jest tam Krzynówek, zaatakowany jednak przepisowo przez Haruna. To był Defur, ponownie on, Kompany. Faulowany Mirallas i żółtą kartkę otrzymuje Bąk. Nasz rekordista, jeśli chodzi o gry w meczach eliminacji Mistrzostw Europy. Zobaczymy tę akcję jeszcze raz. Długie podanie. Tutaj Bąk spóźnił się z asekuracją. Rzeczywiście złapał ręką zawodnika belgijskiego. Na co zwróciłem uwagę, żeby uważać po prostu, że na te prostopadłe piłki Mirallas będzie wchodził i szybko zielił. Troszeczkę wzięcie dystansu do niego wystarczyłoby na to, żeby nie było tego faulu. Vertonghen ma bardzo dobre uderzenie lewą nogą. Chyba takie będzie rozwiązanie. Gor z Defurem. Vertonghen. No. Brawo Boruc. Gdyby nie Artur Boruc, mówiłeś, Worek, o tym, że Vertonghen ma świetne uderzenie. Znam, przewidziałem to. No powiedziałem to, co znam, jak on wykonuje rzuty wolne. Więc tutaj ta ręka Boruca, te palce w zasadzie były bardzo potrzebne do tego, żeby nie padła bramka. Proszę zwrócić uwagę, to było świetne uderzenie. No i ze stałego fragmentu największe zagrożenie w tym meczu, jakie stworzyli Belgowie na polską bramę. Możemy powiedzieć, że Belgowie mieli lepszą sytuację bramkową niż my. Uwaga na Harunę. Przepraszam, to był Fellaini. Fellaini. Van Boyten, Kompany, wszystko rośli, wysocy, potrafiący wykorzystywać sytuację. 10 niespełna minut za chwilę będzie do końca pierwszej połowy. Dwa celne strzały Belgów, żadnego Polaków. To jest też dość wymowna statystyka, przecież gramy przed własną publicznością u siebie. A tymczasem informacja z Belgradu, dość zaskakująca śnieżyca i mecz Serbia-Kazachstan. Jeśli się rozpocznie, to może dopiero o 21. 21.10 dokładnie. Tymczasem Belgowie, Harun na lewą stronę, jest tutaj Gor. Dembele. Dobrze ustawiony tym razem Jacek Bąk. Okazja, ale czterech Belgów pozostaje w liniach defensywnych, tylko trójka Polaków. Do Smolarka na wolne pole. Dobrze ustawiony Van Boyten. Powrót w porę Haruna. Troszkę za mało nasi podążają za akcją. No tak, trzeba było podłączyć się do tej akcji. Szybkość tej akcji była bardzo duża. No, na razie w tej chwili widać, że Belgowie, jeżeli chodzi o powrót po straconych piłkach, są bardzo efektywni. Faulowany Łobodziński. Faulował Fellaini. Krytykowany. Ale postawił na młodzież. Buduje zespół na eliminację Mistrzostw Świata. Trener drużyny belgijskiej. Bąk. Przewłakow. Łobodziński. Niedokładnie. Fellaini. Defur. Mirallas.
Dembele podąża w środku. Defour. Defour cały czas utrzymuje się przy piłce. I Artur Boruc. Dobrze zachował się Brunelicki, spokojnie, nie dał się nabrać na te wszystkie zwody Defoura i do końca doprowadził piłkę na aut. Cały czas mamy problem, Włodek, z tym, żebyśmy zagęścili środek gry, żeby było bliżej poszczególne formacje, żeby były bliżej siebie. Leo Benacry cały czas pokazuje, żeby to podejście po odbiorze piłki do linii ataku było szybsze. Na razie nie ma tego. Żurawski. Bronowicki. Smolarek. Ładnie ograł teraz Kompanego. Krzynówek. Źle. Jaka decyzja arbitra? Nic nie było. Ciekawe, zobaczymy na powtórce, że rzeczywiście niczego było. Spóźniony wcisk Źle. To młody chłopak, to jest młody chłopak. Ma dużo błędów jeszcze, jeżeli chodzi o ustawienie się. A spójrzmy na tę akcję jeszcze raz. Tutaj Krzynówek wygrywa pojedynek. Nie, no wyufał. No może go dotknął troszeczkę tam po piętach. Ale sędzia był bardzo blisko akcji. Steinen. Pelaini, niedokładnie Belgowie i rozpocznie Bronowicki. Wciąż czekamy na tę jedną akcję Polaków. Jeszcze raz Bronowicki. Żurawski, już obok niego Kompany, dobre rozciągnięcie. Szybciej teraz powinni nasi Wasilewski, Łobodziński, obok niego Gor, Łobodziński do środka. Przejście z Wodem, z Wasilewskim. Wszyscy obok Miralasa wrócili Belgowie przed linię pola karnego. Trudno się gra przy takim zagęszczeniu. No tak, musimy rozpoczynać akcję na drugiej stronie od nowa. Krzynówek sam, ktoś powinien podejść do niego. No musi indywidualną akcję próbować. Tak Racek robi, Krzynówek, ale wprost pod nogi Haruna. Miralas. Dobry powrót Sobolewskiego. Żewłakow. Wasilewski. Żurawski. Ale skutecznie Belgowie wypychają naszych graczy, tak jak teraz, w dodatku czysto odbierając piłkę, choć Żurawski teraz o nią powalczy. Przejął. Krzynówek, trójka Polaków, czwórka Belgów, idzie Bronowicki. Właśnie pierwszy brakuje raz, bardzo dobrze. Akcji. Krzynówek w pole karne. Van Boyten, gdyby nie on, Smolarek doszedł do tej piłki. Łobodziński z Gorem. Dobre wyjście Fartongena. Ofiarnie tam Sobolewski. Przytomnie Żewłakow. Sobolewski. Ach, zabrakło troszkę dokładności. Zdenerwowany Van der Rijke. Poważny mecz dla niego. Dużo krytyki. Tutaj faul widzimy dwóch kolegów klubowych. Faul Wasilewskiego na Gorze. Wracając do Van der Rijke, to jest bardzo ważny mecz dla niego. Krytyka bardzo duża. Tylko dobry wynik i dobra gra zespołu belgijskiego. No i Kuba Błaszczykowski. Może taka była taktyka, obserwował go, wiedział, że przyjechał po kontuzji, tymczasem rusza Defour. Defour, spóźniony Miralas, ach! Bałem się o tę główkę, ale na szczęście poza boczną linię i będzie rzut rożny dla drużyny belgijskiej. Kolejny dowód, jak w kontratakach Belgowie są bardzo niebezpieczni. Defour szybki, bardzo dobry zawodnik, wchodzący w linię, proszę zwrócić uwagę, nieudana, w całe szczęście nieudany strzał Miralasa. No ale te akcje Belgów mogą budzić respekt. Faulował Van Boyten. Faulował. Wraca belgijski kapitan natychmiast. Ruszają Polacy, ale proszę, jak przeszkadza tutaj Kompany. Rozejrzał się Jacek Bąk. Nie bardzo jest do kogo grać. Za wolno organizujemy te akcje ofensywne. Łobodziński. To wszystko jest w poprzek boiska. Nie ma elementu zaskoczenia. Pozwalamy wszystkim Belgom wrócić. Żurawski, Lewandowski. Ktoś taki jak Kuba Błaszczykowski może swoją indywidualną akcją wymanewrować, stworzyć sytuację partnerom, bo na razie nam się to nie udaje. Krzynówek w pole karne, dobrze ustawiony Kompany. Będziemy rzucali.
Sposób jest jeden. Dojście pod bokami boiska lub kombinacyjną grą, lub indywidualną akcją. Błaszczykowski jest dobrym elementem na to, żeby indywidualnymi akcjami doprowadzić do sytuacji bramkowej. Największy gąszcz, Bronowicki, poradzili sobie Belgowie, Harun. Do Miralasa, wraca Bąk. Jest Bronowicki, który asekurował tam. Harun już się podłączył, dobrze go wyprzedził Bronowicki. Bąk. Za długo, wszystko za wolno. Nie ma tego przysłowiowego ciągu na bramkę polska reprezentacja. Dajemy możliwość organizowania się Belgom. Oni w tej chwili w środku bola są poustawiani, czekają na nas, w strefie nas przyjmują. I po prostu ciężko jest cokolwiek zrobić. No tutaj w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, no dobrze, to jest bardzo dobrze, bokami trzeba dochodzić, ale po takim podaniu do Łobodzińskiego musi podejść ktoś, albo obrońca, albo pomocnik, żebyśmy w trójkowym jakimś rozegraniu doprowadzili do sytuacji 3-2, no bo to w tej chwili inaczej nie dojdziemy pod bramkę. Grzegorz. Sobolewski, Łobodziński. Poświęceniem Van Boyten, piłka w posiadaniu Polaków, Grzewłakow, dobre rozciągnięcie, bardzo dobre, jeśli Bronowicki by doszedł z tego podania krzynówka, ale się nie udało. Natychmiast przesuwają swoją strefę obronną Belgowie, odsuwając się od własnego pola karnego. Oni organizują się między 16 metrem a połową boiska po stracie piłki i to jest ich gra. No, w tej chwili no, jesteśmy zmuszeni do tego, że albo indywidualną akcją, albo w tej chwili bardzo dobre prostopadłe podanie. Z poświęceniem Smolarek czeka tam na to podanie. Jest Smolarek, Smolarek, ale wprost Steyn. Steynen był, gdzie być powinien. Szkoda. To słabe uderzenie, żeby zagrozić w bramce belgijskiej. No, ale dobre, wreszcie taka akcja, na którą bardzo dobrze. Sobolewski raz, drugi raz. Smolarek nie był ustawiony, nie był przygotowany do uderzenia. No, więcej takich akcji chcielibyśmy oglądać w wykonaniu Polaków. W zasadzie możemy powiedzieć, że to pierwszy raz zagroziliśmy w bramce belgijskiej. Widać to w statystyce. Bronowicki. Myślę, że to, na co będzie musiał zwrócić uwagę Leo Benhaker, to większa współpraca. Musi ktoś być obok gracza, który ma piłkę. Sobolewski. Bronowicki. Krzynówek. Próbował indywidualnie. Łatwa strata. Już jest Harun. Lewandowski. Nie było faulu. Czyste przejęcie. No i po co tak długo prowadzi piłkę? W dodatku niedokładnie do Van Boytena. Próbowanie takich prostopadłych piłek, kiedy już są ustawieni, zorganizowani. Uwaga. Teraz groźnie, brawo dla Borusa, bo tam już Miralas czekał, jeszcze nie koniec tej akcji. Jest Dembele z Gorem. Fellaini. Vertonghen. Takie wyczekiwanie przez Belgów na to, żeby dotrzeć do końca. Pierwszy Borus, jest Smolarek, będzie okazja! Edi! Tak jak Lubański zagnął, poszedł, nie zawahał się. Prezent Vertonghen. Powiedziałem, trzeba czekać do końca. Może będzie taki moment, że strzelimy bramkę. Błąd młodego lewego obrońcy belgijskiego. Ale jak mądre zachowanie Smolarka. Młodek, powiedziałem, że to była akcja w twoim stylu, jak ruszyłem. Zagniał. Poszedł za akcją Smolarek, a tutaj spóźniony Steynen i Polska prowadzi 1-0. Ciężko, ciężko, ale jest ta uprawniona bramka. I teraz musi być łatwiej, musi być lepiej. Mówiłem, że Vertonghen czeka, żeby sędzia zagwizdał, a tutaj nie ma co czekać, trzeba grać. Posłuchajcie państwo, jak chwytują gola kibice na Stadionie Śląskim. I tak był rekordzistą, 7 bramek, jego 8 gol w eliminacji. Z Belgią 2, z Kazachstanem 3. Z Kazachstanem na wyjeździe 1 gol i teraz z Belgią 1-0 od 45 minuty. Minuta doliczona, w sumie 2 strzały, 1 gol. Przeciętna bardzo wysoka, ale to co najważniejsze, że padła bramka. Sposób, mówiliśmy, bardzo ciężko się gra. Sposób, w jaki wybraliśmy tę bramkę, już w tej chwili nie jest ważny. To jest mecz, który trzeba wygrać. Tutaj nie trzeba pięknie grać, bo to jest mecz o
awans do finałów Mistrzostw Europy. I to jest ważne. Musi teraz chłopcom grać lepiej. Przerwa. Koniec pierwszej połowy. I to, co najważniejsze. Po bramce Diego Smolarka prowadzimy 1-0. Było ciężko, było trudno. Trzeba, Włodek, pochwalić Belgów za świetną organizację gry. No nie, no to wiedzieliśmy od początku, że Belgowie to dobry zespół i tutaj dojść do sytuacji podbramkowych nie będzie łatwo, ale całe szczęście zdarzył się jeden moment błędu obrońcy belgijskiego, który został wykorzystany. No teraz musimy grać inaczej, mądrzej, wprowadzić Belgów na swoją połowę i grać na kontrę. 45 minut poza nami, 45 przed nami. Jesteśmy bardzo blisko. Prowadzimy z Belgami 1-0 po 8 golu w tych eliminacjach dla biało-czerwonych Eusebiusza Smolarka. To, co najważniejsze przed drugą połową, to akcja z 45 minuty Diego Smolarka. To jego 8 gol w tych eliminacjach. Tym samym wyprzedza Andrzeja Juskowiaka. Jest absolutnym superstrzelcem w historii polskiej drużyny, jeśli chodzi o gry eliminacyjne, jak wyliczył to bardzo dokładnie tygodnik Kibica. Włodek, recepta na drugą połowę, jeśli chodzi o grę biało-czerwoną. Przede wszystkim trzeba tutaj jeszcze raz pogratulować EBM-u za to, że wyczuł intencje obrońcy. Powiedziałem, że troszkę w twoim stylu jak z Anglią. Tak, ale ja zauważyłem, że on poszedł już przed momentem podania przez obrońcę. A tutaj troszeczkę szczęścia, bo ten ślizg Steinena był bardzo dobry i pozytywny dla niego. No dobrze, ale dobrze, że prowadzimy 1-0. Mecz był ciężki, wiadomo było, że będzie się ciężko grało z Belgami. To musi w jakiś sposób chłopaków podbudować. Oni muszą być na większym ludzie na drugą połowę. Znam Belgów, oni bardzo ciężko będą mieli teraz, jeżeli my taki zorganizowany, dobrej gry w linii pomocy, w linii defensywnej, będziemy grali na kontrę. Czego się spodziewam? Spodziewam się przede wszystkim większego wejścia w linię ataku Kompaniego. Spodziewam się to też, że w najbliższym okresie czasu, po paru minutach, Van der Rijke wprowadzi jeszcze jednego napastnika. Natomiast musimy konsekwentnie, bardzo uważnie grać. To, co powiedział Antek Piechniczek w tej chwili, dłuższe posiadanie piłki, utrzymanie się przy piłce, wprowadzenie Belgów na naszą połowę i wtedy szybkim atakiem dojście pod bramę przeciwnika. No, spieszy się nad naszym, ale to zrozumiałe, 45 minut dzieli biało-czerwonych od historycznego momentu awansu do finałów Mistrzostw Europy. Już są również Belgowie. Patrzę, nie ma zmian w składach, choć tutaj bardzo mocno rozgrzewał się jednak Jakub Błaszczykowski. Rozmawialiśmy w przerwie, przed meczem. Mówił o tym, że jest przewidziany do gry, ale Leo Benhaker chyba pozostawi przynajmniej na te pierwsze minuty tej drugiej połowy ten skład, który zaczął to spotkanie. Patrzymy za chwilę, widzę, że to jakiś ruch jest przy ławce rezerwowej, widzę, że podchodzi jeden z asystentów do sędziego, no zobaczymy, no tam w każdym razie Błaszczykowski w tej chwili jest rozebrany i chyba mimo wszystko to, tak co jest. Mówiliśmy, będzie zmiana. A więc Jakub Błaszczykowski na pewno za Łobodzińskiego, bo to logiczna zmiana, której się mogliśmy spodziewać. Pytałem Kubę, czemu nie zaczyna od początku meczu, i to nie moje decyzje, to decyzje trenera, ale wiem, że wejdzie. To bardzo dobrze, bo on będzie umotywowany. Poza tym jest jedna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. Vertonghen, grający po jego stronie, popełnił kolosalny błąd w tym meczu. On powinien to wykorzystać. Ten chłopak na pewno o tych błędzie jeszcze myśli. A więc w miejsce Łobodzińskiego od początku drugiej połowy Jakub Błaszczykowski. Zmienione kostiumy. No i miejmy nadzieję, że zmienią styl gry również nasi reprezentanci. Bo Belgowie będą próbowali coś tutaj zmienić. To, co Belgowie bardzo dobrze robili, po stracie piłki bardzo szybka organizacja w linii pomocy i zostawienie Miralasa z przodu. Oni teraz będą musieli pressingiem podejść wyżej, przyjąć ryzyko w grze, a to może być bardzo dobre dla naszych top. Rozgrzewał się również Rasiak, ale myślę, że kolejne zmiany Leo Benhaker będzie dokonywał w zależności od tego, jak będzie się układała sytuacja na boisku. Powiedział rozgrzewać się, więc tam na pewno jacyś zawodnicy będą się rozgrzewać. Jest bardzo zimno, a więc trzeba być przygotowanym w każdej chwili do wejścia na boisko. Rozpoczynają Belgowie drugą połowę spotkania. Oni bez zmian, my z Kubą Błaszczykowskim. Gile, Smolarek czyhający na błąd. Kompany. Vertonghen. Atakowany przez Błaszczykowskiego skutecznie. Błaszczykowski, dobre przejęcie. Ładnie minął Vertonghena Błaszczykowski. Dobre wprowadzenie do gry Błaszczykowski. Włożenie przed pole karne. Szkoda, że tutaj nie było żadnego z naszych zawodników, ale ładnie wprowadził się do gry Błaszczykowski. Ładnie się wprowadził, ale proszę zwrócić uwagę, jak Vertonghen znowu już kolejny raz popełnił błąd. Ten chłopak musi być podenerwowany tym, co się stało. To tutaj Błaszczykowski bardzo dobrze to wykorzystał, chociaż ostatnie podanie było niedobre. Vertonghen.
Żewłakow z Wasilewskim. Bąk. Wprost Dora. Już walczy jego klubowy kolega Wasilewski. Będzie rzut wolny w niebezpiecznej odległości od bramki Artura Borucki. Tego trzeba unikać. To bardzo niebezpieczna sytuacja. Wysocy chłopcy belgijscy w tej chwili podejdą tam Fellaini. Van Buyten, no niepotrzebnie tą rękę tutaj położył na barkach Gora. Van Buyten, kompany, Fellaini. Trzeba uważać. Defour będzie dośrodkowywał. Piłka wchodząca w bramkę. Niebezpieczny moment na początku drugiej części spotkania. Defour, dobrze odbita piłka, ale trafia z powrotem do Belga. Jeszcze raz serią zwodów blokuje znakomicie Żurawski. No to już co innego, kiedy wrzuca się z autu, kiedy można ustawić. Defour. Fellaini. Nie opanował. Żurawski i Belgowie znowu odrzutu z autu. Gor. Niesławnie doping publiczności. Nie udało się przejść tutaj lewą stroną Dembele. Wasilewski, Fellaini, Żurawski, Harun, Vertonghen, Gor, Vertonghen, Kompany. Źle. Ale widać, że swobodniej gramy. Z przodu Trzynówek ze Smolarkiem. Nieco cofnięty Żurawski. Gor. Vertonghen. Pole karne. Jacek Bąk. Lewandowski. Bardzo spokojnie. Oto jest recepta na grę w tej drugiej połowie. Poszanowanie piłki. Nie potrzeba w sposób nerwowy atakować. Smolarek, obok niego Van Buyten. Błaszczykowski, ach, pięknie to zrobił. Błaszczykowski rozejrzał się, popatrzył, jeszcze przytrzymał Kuba Błaszczykowski. Rajd Polaka w pole karne, będzie okazja, Żurawski w ostatniej chwili tam kompan. Bardzo dobre wejście Błaszczykowskiego, dwie świetne akcje. Jeżeli dalej będzie tak kontynuował, to na pewno stworzy jeszcze sytuację podbramkową. Teraz bardzo dobre przejęcie przez Wasilewskiego. Udało się jednak przejść. Gor. Jacek Bąk. Znakomite przyjęcie. Spokój rekordzisty. 25 występów eliminacyjnych. I znowu Błaszczykowski. I na wolne pole do Smolarka. Idzie tam Smolarek. Kompany jednak ryzykownie. Będzie jeszcze okazja. Z daleko mocno. Czy Smolarek? Będzie bronka. Błaszczykowski tutaj. No jesteśmy bardzo blisko finału. Jesteśmy bardzo blisko. Spójrzmy jeszcze raz. Błaszczykowski do Smolarka. Krzynówka i Smolarek. Przepraszam, powiedziałem Żurawskiego do Smolarka. Ale mądrze Ebi to zrobił. Lifto takim dokładnym, liftowanym. Świetnie, świetnie podniósł tą piłkę pod nadbramkarzem. Steinem nie jest najsilniejszym punktem do jego zespołu. Wiedziałem, mówiłem o tym. I to był moment, żeby wykorzystać. Włodek, Chorzów szczęśliwy dla Smolarka. Dwie piękne bramki z Portugalią. Dwa fantastyczne trafienia. Teraz z Belgią będzie się grało łatwiej. Przewaga dwóch bramek. Do końca mamy już dokładnie 40 minut. A więc spokojnie, mądrze. Trzeba poszanować piłkę, zyskiwać czas, bo mamy już wystarczającą przewagę, żeby zagrać w finale Mistrzostw Europy. Spokojnie poszanować piłkę. Nie grać za szybko do przodu. Spokojnie, poszanować tą piłkę. Informacje z innych boisk. Mecz w Belgradzie został przełożony na jutro z powodu ataku Śnieżycy. Serbia zagra z Kazachstanem dopiero jutro. Finowie długo męczyli się z Azerbejdżanem, ale wygrali 2-1, choć sędzia nie uznał bramki dla Azerów w ostatnich minutach spotkania. Z kolei Włosi wygrali ze Szkocją i tym samym awansowali, a teraz kolejna szansa jego Smolarka.
Mówiliśmy o tym, że Izrael wygrał z Rosją i tym samym remis Anglii w środę z Chorwacją, która już awansowała po tym wyniku, da im również awans. Tak, twój dobry znajomy był. Tak, René van der Kerk przygotowuje w tej chwili zmiany jakieś. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że będą to zmiany, jeżeli chodzi o linię ofensywną. Belgowie troszkę oszołomieni tym, co się stało. Dwie akcje, trudno powiedzieć, że po błędach, bo to była piękna akcja. Błaszczykowski przerwał kompany, strzał Krzynówka i Smolarek. Taki lob, powiedziałbym, tenisowy. No świetnie, świetnie to wykonał. Po prostu to tak trzeba było zrobić. Bramkarz leżący na ziemi, trzeba podnieść tą piłkę do góry. On to zrobił. Piękna bramka. Bom. Wszyscy fetują tutaj na Stadionie Śląskim. To prowadzenie polskiej reprezentacji. Poprosilibyśmy realizatora, żeby pokazał publiczność tę wiwatującą, cieszącą się biało-czerwone szaliki kręcone nad głowami. Spokojnie Polacy, tym razem lewą stroną. Bronowicki. Jeszcze jeden, jakby było mało. Ale to bardzo mądrze teraz to rozgrywanie. Poczekanie, niech przeciwnik podejdzie. Niech pobiega. Niech pobiegają teraz, tak. Nie było tutaj faulu, pokazuje Bolarsen. Leży Błaszczykowski. Z chęcią zobaczyłby powtórkę tej akcji. No ale rozwinął nam się Kuba przez ten czas, przypomnijmy. Fatalny mecz z Finlandią. Leo Benhaker obdarza go jednak zaufaniem i słusznie czyni. Myślę, że największy postęp, jaki zrobił z wszystkich polskich graczy w ostatnim czasie, jest jego udziałem. Jest bardzo pożytecznym zawodnikiem, przede wszystkim jego szybkość. Decyduje o tym, że stwarza sytuację podbramkową. Jeżeli chodzi o dribbling, jest też bardzo dobry. Jest te elementy, które są potrzebne zawodnikowi grającym na boku boiska, on posiada i wykorzystuje. A jest na błąd, ale w porę naprawiony przez Defura. Dobre teraz wejście Wasilewskiego. Błaszczykowski obok Gor, Wasilewski. Wasilewski czeka. I tak trzeba grać. Do boku jest Krzynówek, już tam podłącza się Bronowicki. Na obiegnięcie Krzynówek i zaczniemy od rzutu z aut. Bardzo dobrze, w tej fazie meczu zachowujemy się bardzo mądrze, spokojnie utrzymujemy piłkę. Leo Benhaker na pewno zadowolony. Ale wciąż jakby nadzoruje, żeby nic złego się nie zdarzyło. Mówił Jerzy Engel, że żeby było tak jak za jego kadencji z Norwegią, no do tego potrzebna jest trzecia bramka, mamy jeszcze sporo czasu. Koncentracja, uwaga na ataki Belgów, dobra organizacja w linii pomocy i w linii defensywnej. I mamy dużą szansę być w finale. Belgowie prawą stroną, ruszył Defour. Troszkę bezradnie rozkładał ręce, nie było do kogo grać. Skutecznie próbują przeszkodzić Polacy, ale nie udało się. Groźna akcja Belgów. Z boku tutaj niebezpiecznie Gor. Brawo Artur Borucz. Dobrze ustawiony Artur Borucz. Pewnie skwarował piłkę, ale tutaj tak jeszcze raz dobra akcja Dembele. Świetne dogranie do Defura. Tutaj rozwinięcie akcji na lewą stronę. Bardzo dobrze ustawiony Borucz. Zgłoś Worek tutaj uwagę w górze ekranu. Tak, na drugim słupku tam po prostu ktoś pytał o tą piłkę, ale Gor nie widział tego. Był kompany, do którego nie zagrał piłki Gor, tymczasem rzut rożny, trzeba uważać. Spory tam gąszcz, wybijamy, Żurawski. Walczy Ebi. Z poświęceniem Fellaini. I spokojnie Artur Borucz. 55 minut, dwie bramki Ebiego Smolarka. Na zakończenie pierwszej połowy i na znakomity początek drugi. No, lepiej mecz nie mógł się ułożyć, jeżeli chodzi o strzelane bramki. Błaszczykowski i Vertonghen. Wspierany przez Gora. Widzi Gor, co się dzieje, że Vertonghen nie daje sobie rady. Wrócił, wsparł. Gile. Dembele po prawej stronie czeka tam na piłkę. Długa do Miralasa. I zacznie polski zespół.
Pięknie odśpiewany hymn Mazurek Dąbrowskiego przez kibiców na stadionie. Nastrój święta, ale jeszcze trzeba powalczyć. Pan Wojtek. Do Miralasa niedokładnie, Krzynówek. Ruszył Smolarek, ale dobrze ustawiony Van Vleuten. Ale dobrze zorganizowani jesteśmy. Smolarek został sam z przodu. Jesteśmy do końca w linii pomocy. Belgowie muszą w poprzek boiska rozgrywać piłkę. Nie grożą. Nie zagrażają nam bezpośrednio bramki. Miralasa, Bąk. Popatrzył, jakże Włakow ją dokładnie odbił do Wasilewskiego. Był tam asekurować. Z wykorzystaniem Steinena. Lewandowski, Bronowicki. Teraz przejęli Belgowie. Z lewej strony niepilnowany Gor. Dobre zgranie. Wybijamy piłkę. Konkretnie czyni to Żewłakow. Bardzo dobre ustawienie Michała Żewłakowa. Spodziewał się tego dośrodkowania Gora. Wyszedł przed Miralasa. W końcu zna Gora. Tak, no znają się bardzo dobrze, ale tutaj to ta interwencja Michała Żewłakowa bardzo dobra. Vertonghen pokazuje, żeby ktoś wyszedł, żeby miał do kogo zagrać. Tymczasem przejmują Polacy. Żurawski z przodu, Smolarek. Lewą stroną rusza Krzynówek. Trójka Polaków, trójka Belgów. Jak to rozegrają? Troszkę zwalnia Maciek Żurawski. No i szkoda, dał sobie odebrać tę piłkę, choć próbuje teraz ją odzyskać. I udało się. Smolarek z daleka. Smolarek ponad bramką Steinen. Błąd Fellainiego. Mądre odebranie piłki przez Ebiego Smolarka. Próba zaskoczenia Steinena. A tak swoją drogą to tego Steinena można było jeszcze raz czy dwa razy sprawdzić. Bo to nie jest zbyt dobry bramkarz. Cztery strzały. Celne dwa przez Steinena przepuszczone, te dwa to strzały w jego Smolarka. Hat-trick z Kazachstanem. Wyobrażam sobie, jak Włodek Smolarek musi przeżywać występy syna. No można mu tylko pogratulować, bo rzeczywiście Ebi w tych rozgrywkach zaprezentował się jak wielki piłkarz klasy europejskiej. No a ilość strzelonych bramek jest imponująca. Miał 7, dziś dołożył 2, jest absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o Polskę. Strzelanie goli w eliminacjach Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Bo takie klasyfikacje prowadzone są przez statystyków. I tak trzeba. Rozegrać piłkę, lewa, prawa strona, tak. Potrzymać troszeczkę piłkę, wprowadzić Belgów. Środkowy pomocnik powinien dojść. Jest Żurawski, który teraz wyraźnie gra w drugiej linii. On teraz atakowany nieprzepisowo przez Fellainiego. I będą zmiany. Będą zmiany. Zawodnicy belgijscy przygotowują się. Również Polacy. Fellaini faulujący Żurawskiego. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o naszych rezerwowych, w odwodzie jeszcze jest Job, Kosowski, Baszczyński, Rasiak. A tymczasem zmiana u Belgów. Pieroni. A boisko opuści Defour. Defour teoretycznie pomocnik i wchodzi napastnik. Co to zmieni? Zmieni to może, że w tej chwili Pieroni będzie grał obok Miralasa. Jeżeli chodzi o napad, Dembele będzie za napastnikami grał. A tutaj jakaś rozmowa pomiędzy Gorem i Fellainim. Harunem. Konsultują to, w jaki sposób będą ustawienie na boisku. Jeżeli o organizację gry chodzi, chyba się dużo nie zmieni. Pieroni będzie grał wysunięty tego napastnika, natomiast Miralas, widzę, przeszedł więcej na prawą stronę. A Dembele na lewą stronę i tutaj dwóch pomocników środkowych będzie Gor i Harun.
Pieroni teraz w środku. Do prawej strony przesunął się Miralas. No, będzie okazja dla Ebiego na trzy. No, Stejen szybszy od polskiego napastnika. Tym razem zareagował lepiej aniżeli pierwszym razem, ale to dobrze dla nas. Spokojnie śledzi lot piłki Wasilewski, pozwalając jej opuścić boisko. No, bardzo blisko był Ebi tej trzeciej bramki. Ale wyczucie jego i takie rzeczywiście szukanie tego, no bo przecież to podanie znowuż było krótkie, ale bez Ebi w porę poszedł za tą piłką. Teraz Bronowicki razem z Miralasem, Smolarek, Krzynówek, opieka Bronowicki, czeka Jacek Krzynówek. Cóż, troszkę wciągnąć Belgów. Pograć tą piłką tutaj w tej chwili. Przenieść piłkę raz na lewą, raz na drugą stronę. Meksykańska fala radości, zwyczaj od finału Mistrzostw Świata z 86 roku. Teraz przelewająca się przez Stadion Śląski w Chorzowie. Gramy dalej. Ale tam był faul chyba Maćka Żurawskiego. Tak, na Miralasie. Talizman szczęścia. Żurawski, Krzynówek, Smolarek. Jak grają, to strzelają i wygrywamy. Steinem. Kompany. Fetująca prowadzenie Polaków publiczność. Myślę, że fantastyczne nastroje w polskich domach tych wszystkich, którzy śledzą to spotkanie przed telewizorami. Zdając sobie sprawę, jak ciężko było strzelić tę pierwszą bramkę, no możemy być teraz wiele spokojniejsi, kontrolować grę, doprowadzić ten wynik do końca. To powinno być zadaniem naszego zespołu. A jeżeli nadarzy się okazja do kontry, to spróbować strzelić następną bramkę. Ale przede wszystkim koncentracja w linii pomocy i w defensywie w tej chwili. Nie danie sposobu na zdobycie gola Belgom. Vertonghen. Ponownie on. Tak nie mogą grać. Właśnie jesteśmy dobrze zorganizowani. Zmuszamy ich do tego, żeby grali w poprzek boiska. Linia pomocy bardzo dobrze ustawiona. Boki boiska zaasekurowane przez dwóch zawodników. Dembele. Musi grać do tyłu. I do boku. Tak oni mogą grać. Harun. Gile. Wyszedł Harun. Dobre przerwanie akcji przez Polaków. Vertonghen. Dembele. Ponownie on. Spokojnie Michał Zewłakow. Kolejny raz dobrze ustawiony. Dobra interwencja. I rzut rożny dla drużyny belgijskiej. I to jest fragment gry, na który trzeba bardzo zwrócić uwagę. Bo ci zawodnicy są bardzo niebezpieczni. Krótko rozegrany. Teraz pewnie będzie to środkowanie w pole karne. Bąk przed pole karne. Niebezpiecznie, ale obok bramki uderzał Gor. Dobrze, że nie trafił światło bramki, ale tam trzeba byłoby zwrócić uwagę, że w okolicach pola karnego taki zawodnik nie powinien stać nieobstawiony. Proszę zwrócić uwagę, wybicie piłki Gor na 16 metrów bez krycia. To nie powinno się zdarzyć. Artur Boruc, 65 minut. 25 dzieli nas od końca meczu i awansu Polaków do finałów Mistrzostw Europy. Walczy zaciekle tutaj Wasilewski z Dembele. Horun. Miralas. Przejmują Belgowie. Artur Boruc. Zwróciłem uwagę, że kompani będzie coraz częściej wchodził do akcji ofensywnych, który z kolei raz jest pod bramką naszą. Właśnie on na ekranach. No, zainteresowane są nim wielkie kluby. Gra na razie w Belgii,
Aleks Czerniatyński, na razie w Niemczech, Aleks Czerniatyński powiedział, że to dobry wybór, że na razie niech pogra w Bundeslidze, niech się ogra, sięgną po niego, gdy dojrzeje. Tymczasem oddaliśmy inicjatywę Belgom, no, zresztą zgodnie z przewidywaniami, byleby tylko nie dopuszczać do jakichś groźnych sytuacji pod polem karnym. Trzeba tutaj poszukać okazji do przejęcia, do przeprowadzenia kontrataku. Dobrze Błaszczykowski atakuje tutaj Fertongena. Kompany, przeszkadza tam Smolarek, Kompany, no... Nieudane podanie, sam przeprosił kolegów z zespołu. Van der Eiken, troszkę zrezygnowany. Nikt tutaj, myślę, że z Belgów nie liczył na bardzo korzystny rezultat, ale po tej pierwszej połowie, po 44 minutach obiecujących, jeśli chodzi o Belgów, o dobrą organizację, o to, jak grali, więcej stworzyli sytuacji od nas, no, mogli mieć rozbudzony apet. Na pewno, a dla Van der Eikena to jest bardzo ważny mecz, podkreślałem to na początku, że dla niego to jest może wszystko. Ja podejrzewam, że tutaj porażka w tej chwili, w tym meczu, spowoduje na pewno w przyszłości to, że już nie będzie trenerem reprezentacji, ale zostawmy jego problemy na razie. Cieszmy się z tego, co jest nasze. Doprowadźmy do końca ten mecz zwycięski. Nie forsujemy teraz tempa, próbując pograć piłką. Żurawski, Bronowicki, Szynówek, Lewandowski. Czekają Polacy, by ruszyli Belgowie, by stworzyć sobie jakąś sytuację. Z pozycji spalonej wychodził Smolarek. Kuba, dziękuję, pokazał Ebi, bo rzeczywiście ta pierwsza piłka była bardzo ładna. Była bardzo ładnie uderzona przez Błaszczykowskiego. Ale tutaj musimy zwrócić uwagę, że w samym ustawieniu naszego zespołu też nastąpiła zdecydowana zmiana, bo Smolarek w pierwszej połowie grał z lewej strony, w tej chwili gra zdecydowanie wysuniętego napastnika i Maciek Żurawski gra za nim. Po prostu organizacyjnie się to troszeczkę zmieniło. Smolarek jest bardzo niebezpieczny w tych kontratakach. Jakiś kłopot Michała Żywakowa po raz kolejny rozciera sobie tutaj mięsień czworogłowy uda. Tak, to dobrze było, żeby dotrwał do końca meczu, bo gra dzisiaj dobrze. Sobolewski, Kompany, Kieroni do, na lewą stronę do Dembele. Dembele obok Wasilewski do końca i kolejny rzut rożny dla Belgii. Ale widać, jak niebezpieczny jest ten Dembele. Szybkość, pierwsze metry, wygrał pojedynek, ale ten ślizg Wasilewskiego był bardzo dobry. Biegnie to... już Miralas. Iwan Bojten i Kompany na polu karnym, podobnie i Pieroni. I doszedł do tego jeszcze Pieroni, bo to jest kolejny bramkarz, to kolejny zawodnik wysoki. Piłka jeszcze na boisku, walczy o nią Kuba Błaszczykowski, faulując Gora. Ten już rozpoczął. Harun, Miralas, tam dorosłych Van Bojtena i Kompanego. Jest Fellaini. Podziękowanie dla Leo Brynhakera od publiczności. Odrzut z autu Belgowy. Mobilizuje Lewandowski. Tylko Smolarek został z przodu. Obok niego Fertongen. Gile. Przejęcie przez Fellainiego. Okazja do kontry, Żurawski, długa piłka do Błaszczykowskiego. No może będzie tutaj akcja na 3-0. Błaszczykowski do Smolarka. Troszkę nie przyłożył się do tego podania, ale ono zaskoczyło go. Wydaje mi się, że spodziewał się ruchu Smolarka w prawą stronę. Podawał tą piłkę na wolne pole, ale Ebi nie poszedł za tą piłką. Gile. Biało-czerwona flaga wędrująca po trybunach stadionu śląskiego. I prośba kibiców o jeszcze jedną bramkę. Jest jeszcze 20 minut. Fellaini. Ponownie on. Gile. Czeka tam Ebi Smolarek na błąd. Kompany. Fertongen. Miralas. Harun. Miralas. Harun, Błaszczykowski, ale wprost pod nogi Van Bojtena, ten mocno, ale bardzo niedokładnie.
pozwalamy Belgom grać, ale dobrze by było, żeby ta linia defensywna nasza podeszła troszeczkę wyżej. Gramy na 20 meczu. Dobrze by było, żeby przesunąć tą linię obrony o 5 metrów do góry. Wtedy będzie bezpiecznie. Ale nie wiem, czy Worek widziałeś, jak ruszył Artur Borut do naszych zawodników z pretensjami. No chciałem właśnie powiedzieć, że Artur tutaj zwrócił kolegom uwagę, no ale to po prostu trzeba szybko skorygować. Jacek Bąk, Michał Żewłako, to doświadczeni zawodnicy. Ja tutaj widzę, że Borut również zwrócił im uwagę na to. Podejdźmy wyżej trochę, spróbujmy tą piłkę wcześniej odebrać. Czysto, spokojnie Bąk. Błaszczykowski nie jest atakowany. Teraz dopiero Gor. Obok niego udało się przejąć Fertongenowi Miralas. Próbuje przejąć Lewandowski, nie udało się Błaszczykowski. Faulowany. Dobrze sprowokował ten faul, bo potrzebny był taki moment w tej chwili organizacji i troszeczkę oddechu. Tutaj właśnie bardzo mądrze Kuba się zachował, zastawił się. Lat czekaliśmy, by wygrać z Belgią u siebie. Osiemnaście minut, nawet niespełna od historycznej chwili. Pieroni, Dembele, Pieroni, Bąk, Borut. Musiał wybijać tą piłkę nogą, dlatego że Jacek jeszcze dotknął tej piłki. Leo Benhaker. Kto by przypuszczał, z Finlandią 1-3, z Serbią 1-1. Konsekwencja w wyborze ludzi, w takim zaufaniu, jak choćby do Kuby Błaszczykowskiego, czy do Lewandowskiego, kiedy zdjął go z boiska, ten nie zachował się najładniej. Schodząc, nie pożegnał się z kolegami, potem przeprosił, potem fantastyczny mecz całej jego ekipy tutaj z Portugalią. Stworzył zespół, widać, że ci chłopcy walczą dla siebie. Widać, że jeden za drugiego pobiegnie, poprawi błąd. Mamy dosyć bardzo solidny, dobry zespół, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze w zespole, to że umiemy w tej chwili w ważnych momentach wygrywać czy remisować, bo przecież czy remis w Portugalii, czy dzisiejszy mecz, czy zwycięstwo na wyjazdach, to przecież tworzy ten zespół. Ten zespół, który tylko może osiągnąć wynik wtedy, kiedy walczy razem i walczy dla siebie. Będzie kolejna zmiana, jeśli chodzi o ekipę belgijską. Na kolejny nie decyduje się Leo Benhaker, Wasilewski. Natychmiast zaatakowany tam przez Dembele. No i dla Belgów będzie rzucał. Dembele bardzo dobrze pressingiem tutaj starał się przeszkodzić Wasilewskiemu i wywalczył rzut z autu. Jeszcze troszkę mobilizacji, ostatni kwadrans. Dembele, cały czas on. Próbują tam nasi bezskutecznie. Kompany. Niebezpiecznie teraz, ale pogubili się troszkę Belgowie w tym rozgrywaniu. Choć jest Kompany, który wyłuskał tę piłkę. Mówił o tym Włodek Lubański, że będzie się coraz częściej włączał w akcje ofensywne. Pokazują Polacy, żeby wybić tę piłkę, ale Belgowie nie kwapią się. Leży tutaj Lewandowski. Jeszcze raz ta sytuacja, Lewandowski ślizgiem i tutaj rzeczywiście Pieroni bardzo niebezpiecznie wpłynął do naszego zawodnika. To jest bardzo bolesne. Miejmy nadzieję, że będzie mógł kontynuować grę. Jeszcze raz bramka Ebiego. Ta druga dająca pewność i spokój. W tej chwili właśnie. Jest Murawski, jest Rasiak, jest Baszczyński, Kosowski, Jop, jeśli chodzi o graczy z pola. Rozmowy między naszymi zawodnikami. No ale jednak kłopot Lewandowskiego. Tutaj
Widzimy Heusegena. Heusegen szykujący się do wejścia. Tak, Miralas chyba opuści boisko. Walczył, biegał, to młody chłopak. Mówiłeś, że nie wytrzyma. Gracz holenderskiego Twente Enschede. Po raz 8 w reprezentacji Belgii. To również zawodnik bardzo szybki, o dobrym driblingu. Tego na pewno będzie próbował w ostatnich minutach meczu. Heusegen przy piłce. Posiadanie piłki po stronie Belgów, ale na to im po prostu pozwalam. Tak, tak, to było do przewidzenia, że w drugiej połowie będą posiadali więcej piłkę, ale troszeczkę, można by było troszeczkę wyżej podejść tą linią obrony. Jeszcze raz zwracam uwagę, tutaj Van Buyten już w tej chwili się włącza również w akcję ofensywną. Fellaini na zmianę wchodzą, ci już nawet obaj defensywni. Szansa na kontrę, Żurawski do Smolarka na wolne pole. Obok niego Gor poradził sobie. Powalczymy teraz o przejęcie piłki, ale i Belgowie czują już trudy tego spotkania. Ruszył Van Buyten. Heusegen. Vertonghen. Ale i Belgowie są zmęczeni. Tak, zmęczeni są i dobrze, że pozwalamy im grać tutaj właśnie w środku pola. Spokojnie asekurujemy te wszystkie ich zagrania. Mamy pełną kontrolę nad tym meczem. Długa, niedokładna piłka. Żurawski. Czeka Krzynówek. Ale słusznie Maciek teraz nie kwapi się rozpoczęciem ataku. Belgowie wrócili. Pieroni, który ma zasób sił, tutaj zaatakował Żewłakowa. Lewandowski. Ważne, że nie musiał opuścić boiska. To było tylko na szczęście bolesne. Krzynówek obok Gile. Krzynówek pośliznął się tam, ale walczy o odzyskanie piłki. Paulowe. Przepraszam. Było tam zagranie ręką. Ręką. Pospieszyli się nieco Belgowie, ale tutaj jest właśnie ten jeszcze moment. Jeszcze raz ta sytuacja, tak widzimy tutaj wyraźnie, że Krzynówek uderzył piłkę ręką. Van Buyten. Z Harunem. Dembele przeniósł się na prawą stronę. I spokój Jacka Bąka. No teraz błąd. Powiedziałbym za spokojnie, ale nie wykorzystali tego Belgowie. Duże ryzyko w tym podaniu Jacka Bąka. Bez konsekwencji Boruc spokojnie pozwolił piłce wyjść na aut. Zyskujemy czas i tak trzeba. Tutaj przygotowanie Murawskiego do wejścia. Chodzi o to, żeby w środkowej strefie jeszcze chyba przetrzymać piłkę i grać piłką. Zresztą Leo tutaj wyraźnie pokazuje, że chodzi o to, żebyśmy potrzymali piłkę, pograli tą piłkę troszeczkę. Poszanowali. Poszanowali. Tak. Żebyśmy nie ryzykowali, nie pozwalali rywalowi stworzyć sytuacje podbramkowe. Gile. Będzie druga zmiana za chwilę w polskiej ekipie. Molarek. Sam zdecydował się na wolne pole. Będzie okazja. Krzynówek popatrzył. Jest tam Błaszczykowski, ale jest również Steinen. Bardzo dobre dogranie Smolarka na prostopadłą piłkę między dwóch obrońców. Będzie faulowany, dla faulowany, faulowany Smolarek. Tak. No ale poprzednia akcja naprawdę mogła się podobać. Krzynówek w ostatnim momencie chciał dogrywać do wchodzącego Błaszczykowskiego. Nie udało się. Tutaj faul na Smolarkę. Rafał Murawski. Czasem jeszcze raz powtórka tej sytuacji.
Okazja dla Polaków, ale będzie nie udało się, tylko rzut rożny. I zmiana. Żurawski opuści boisko. Ciekaw jestem, komu odda opaskę kapitana. Bąk, Żywakow, czy ktoś inny. Krzynówek będzie kapitanem zespołu. Podziękowanie dla Maćka Żurawskiego. Rozegrał mecz bardzo poprawnie w drugiej połowie, kiedy poszedł grać w linii pomocy. Doświadczenie, do utrzymania piłki. Wykonał swoją pracę bardzo dobrze. Rafał Murawski po raz czwarty w narodowej reprezentacji. Pamiętasz, Włodek, jak przed rokiem z Belgią zadebiutował w drużynie narodowej? Gor. Lewandowski nie wygrał z Van Boytenem. Murawski. Ważne jest takie wejście od razu dobre w mecz. Smolarek. Kompany poradził tam sobie. Świetne wyjście. Nie rezygnują Belgowie. 8 minut do końca. Heisegen. Kompany. Gor. Do Dembele, Gile, Kompany. No tutaj mogą rozgrywać tą piłkę. Tutaj mogą rozgrywać. Byle nie pod naszą bramką. Dembele. Gor. Jest Van Boyten. Błaszczykowski blokuje tam. Brawo. Ciężki bój toczą Polacy, faulował teraz Sobolewski. Już nawet Van Boyten w tej chwili, tak jak w Brukseli, przypomina sobie, w ostatnich minutach podchodzi pod pole karne. Szukają dojścia do bramki naszej długimi, wysokimi piłkami. Zmiana, kolejna zmiana. Jeszcze jedna zmiana w ekipie belgijskiej. Gerard, zawodnik klubu Brugge, zmienia młodego Haruna. Ale to chyba nie zmieni niczego już w tej chwili, jeżeli chodzi o obraz gry. Długo chorował, tak jak powiedziałem. Miał bardzo poważne problemy po usunięciu zębów. Rozgrzewa się również Kosowski. Gor. I znowu brawa dla polskiej obrony. Błaszczykowski. Żewłakow odbijał świetnie tę piłkę. Wasilewski atakowany przez Van Boytena. Daleka piłka do Żurawskiego. Do Bronowickiego bąk. Ten atakowany tam przez Dembele. Tak, tak, tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze zasekurował tę piłkę. I Kosowski gotowy do wejścia. To już po to, żeby zdobyć kolejne minuty. No, po to, żeby podziękować temu, który nas wprowadził w tym ostatnim bohaterowi, meczu. Bohaterowi meczu. Nie ulega dla mnie wątpliwości. W tak trudnym meczu, ciężkim meczu, to on zadecydował o tym, że padły bramki. Przez inteligentne zachowanie się przy pierwszej sytuacji bramkowej. Na druga to klasa indywidualna. Oglądamy te bramki jeszcze raz. Tutaj to podbicie piłki w górę. Brawo. Zasłużył na te oklaski. Proszę, to jest... I ta radość musi być, oni się znają bardzo dobrze. Mówią, rozmawiają tym samym językiem holenderskim. Jak własnego syna uniósł w górę. Tak, uniósł go w górę, tak. Leon niechętnie wraca do takich momentów, ale pamiętam, Górek, 85 rok, kiedy to tutaj Antoni Piechniczek wyeliminował Belgię, zostały im baraże, ci grali wtedy z Holandią. I pamiętam taki końcowy moment, kiedy w Holandii Holendrzy grali w dziesiątkę. Wprawdzie wygrali 2-1, ale przegrali pierwszy mecz. Ta bramka na wyjeździe dała awans do finału w reprezentacji Belgii. Schodził przegrany Leo Benhaker. No, myślę, że dziś będzie miał swoją osobistą satysfakcję. To nie ulega wątpliwości, że to dla niego wielka radość, że dokończył coś, co zaczął. Wszyscy oczekiwaliśmy tego, że ten zespół doprowadzi do finałów Mistrzostw Europy i jest bardzo bliski tego.
jeszcze 4 minuty regulaminowego czasu, pewnie coś doliczy Bolarsen. A my będziemy odliczali wraz z publicznością czas dzielący nas od historycznej chwili. Kosowski, Krzynówek. Doświadczenie, spokój. Stracił teraz niepotrzebnie Kamil, wraca na robić swój błąd. Ma zapas sił, dobre przerwanie przez Bąka, ale jest tutaj z lewej strony groźny. To jest znowuż bardzo dobra interwencja Żebłakowa. Ta sytuacja świetna. No trafny wybór z parą stoperów. Trudno było postawić na Jopa, kiedy Michał gra regularnie w Olympiakosie. Jeszcze raz ta sytuacja, świetna sytuacja, dobre wybicie piłki. Już można mówić dzisiaj o doświadczeniu Michała Żebłakowa. Aisegen. Odbity strzał. Gor. Walczy Murawski, po to wszedł Jakuba Błaszczykowski. Jest tam Kosowski, do niego zagranie Kosowski. Czy zdąży? Ależ sprint Kompanego. Kompani był w tej pojedynku szybszy. Dobrze zasekurował, ale dobre wyjście z kontrą. Kolejne niebezpieczne wyjście z kontrą przez Błaszczykowskiego, który rzeczywiście swoją szybkością tutaj sprawił w drugiej połowie dużo kłopotu defensorom belgijskim. Dobrze przerywa to Wasilewski, bohater. W zasadzie bohaterowie. Bo tutaj ta cała ekipa, która grała, ta jedenastka i teraz tych dwóch, którzy weszli, trzech w zasadzie, bo przecież pierwszy był Błaszczykowski. W sumie 14, wszyscy ci miał 51, których sprawdzał Leo Benhaker. Potem wyselekcjonował, będzie rzut wolny. Nie. Sędzia był bardzo blisko, nie zauważył faulu. Kontynuujemy grę. Pan Bronowicki w końcówce został uderzony chyba butem w twarz. Prosi Bolarsson o noszę. Leo Benhaker, grajmy. Kontynuujemy. Do końca. Do końca. To jest tak, jak być na wspaniałym przyjęciu. Bo myślę, że stworzyli Polacy coś niezapomnianego. Całe pokolenia czekały na to, że wreszcie zagramy w finałach Mistrzostw Europy. Nie udawało się, choć jak mówię, było wtedy trudno, bo grupy nie były tak liczebne, nie gubili rywale punktów. W niczym to jednak nie umniejsza, teraz Artur Woruc niezbyt pewnie, faktu, który za moment stanie się już oczywisty. Błaszczykowski, ależ Kampany pokazuje swoją klasę. 3 minuty jeszcze wszystko potrwa, 180 sekund dzieli nas tylko od uniesienia w geście triumfu. Żółta kartka dla Błaszczykowskiego. No to wyczyn tego zespołu. Wiadomo, podkreślałeś to, jak ciężko było temu zespołowi w pierwszych meczach, jaki był początek, a pomimo wszystko chłopcy się pozbierali, zrobili zespół, zaczęli walczyć. I to, co jest najważniejsze, to podkreślaliśmy, że zaczęli osiągać wyniki. Oni uwierzyli w pewnym momencie w to, że mogą osiągnąć ten sukces. Nie ukrywajmy tego, że to jest zasługa całego zespołu. Zespołu tych chłopaków, którzy są na wojsku, tych, którzy od czasu do czasu wychodzą, no i tych ludzi, którzy z nimi pracowali, z Leo Benhakerem na czele. Ale mówimy o sukcesie, Darku. Powiedzmy sobie szczerze, no tutaj została bardzo dobrze wykonana praca w tej grupie eliminacyjnej. Ja wyobrażam sobie, co teraz będą nasi kibice żądać. Będą żądać tego, żeby w eliminacjach, to co pokazaliśmy w eliminacjach, żeby potwierdzić na imprezie takie, jakie są Mistrzostwa Europy.
będzie biało-czerwono na pewno. Nie tylko dlatego, że kolory krajów Austrii i Szwajcarii są takie, ale przede wszystkim dlatego, że będzie biało-czerwono dzięki naszym kibicom. Myślę, że ci wszyscy, którzy dziś są tutaj na stadionie, ci wszyscy, którzy włączyli program Drugiej Telewizji Polskiej, nie żałują. Nie żałują, bo Polacy po trudnym meczu, ale pięknej walce, mądrej i skutecznej grze całego zespołu na czele z Edim Smolarkiem pieczętują awans. Przed laty, kiedy zakwalifikowaliśmy się po raz pierwszy po wojnie do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata, na stadionie Wembley Jan Ciszewski mówił: tyle lat czekało polskie piłkarstwo i ja czekałem na ten historyczny moment. Ja za moment również będę mógł powiedzieć te historyczne słowa. Tyle lat czekaliśmy, poczekajmy jeszcze 60 sekund. Ostatnia okazja, Kompany z rzutu wolnego. Trafliwie ustawia mu Artur Boruc. Gerrans. No i mamy teraz troszkę szczęścia, bo mieliśmy szczęście, ale trzeba w takich meczach mieć też szczęście. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że mieliśmy trochę szczęścia przy pierwszej bramki. Tutaj też jest szczęście, że nie padła bramka, ale szczęście sprzyja lepszym. A polski zespół, jak popatrzymy na dzisiejszy mecz, był zespołem lepszym. Jeszcze walczą kolejny raz znakomicie Żewłakow, popchnięty tam przez czegoś z Belgów. Jeszcze wrzucenie do Van Boytena. Groźnie. Ale ponad bramką, tak na wiwat uderza tę piłkę zbyt mocno Fellaini. Jeszcze chwila dzieli nas od końcowego gwizdka i od tego, że złożymy gratulacje. Gratulacje całej drużynie, wszystkim ludziom, którzy pracowali. Już tutaj Lewandowski cieszy się, podbudza już. Miała być feta i będzie feta. Leo Berhaker już wie, że Bo Larsson pewnie po tym wybiciu Artura Boruca zagwizdzę po raz ostatni w tym meczu. A to oznaczać będzie, proszę Państwa, że jesteśmy w finałach Mistrzostw Europy. Po raz pierwszy historycznie uniesione w górę ręce triumfu. Szli z trudem od porażki z Finlandią do dzisiejszego zwycięstwa z Belgią. I po raz pierwszy udaje się to, co nigdy się nie udało. Oby tylko nie skończyło się na awansie. Oby teraz budzone apetyty biało-czerwoni zaspokajali również w Austrii i w Szwajcarii. Dzisiaj ci chłopcy muszą się cieszyć. Muszą się cieszyć za to, co osiągnęli. To, co zrobili, jest zapisane. Oni przejdą do historii. I to była na pewno kolejna dodatkowa motywacja dla nich. A dzisiaj, od jutra, wtedy, kiedy przejdą te pierwsze emocje, muszą sobie zdawać sprawę z tego, że na Mistrzostwach Europy, wtedy, kiedy wszyscy kibice w Polsce będą oczekiwali od tych dobrych występów, potwierdzą. Spójrzmy na tę niekłamaną radość biało-czerwonych, całej ekipy. Leo Berhaker i Jacek Kurowski, bardzo proszę. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy oczywiście trenerem Leo Berhakerem, trenerem, który dokonał rzeczy historycznej. Z reprezentacją Polski awansował pierwszy raz w historii do finałów piłkarskich Mistrzostw Europy. Coach, thank you very much and congratulations. It's outstanding. Dziękujemy i gratulacje. To wyjątkowa chwila. Jak się pan teraz czuje? Nie jestem zbyt zadowolony z gry. Okay. Thank you, guys. How do you feel right now? Very difficult match, but bardzo trudny mecz. Ale najważniejsze, że się zakwalifikowaliśmy. Tyle trener Leo Berhaker. Teraz nie trzeba mówić, teraz trzeba świętować i się cieszyć. Popatrzmy, obraz jest wielce wymowny.